Renata Grochal, Onet Opinie. Witam Państwa. Naszym gościem jest dzisiaj posłanka Lewicy, wcześniej Wiosna Biedronia, Katarzyna Kotula. Jedna z liderek Kongresu Kobiet również. Dzień dobry Pani. Strajku kobiet, tak. Wywodzę się ze strajku kobiet. Tak, tak, i strajku kobiet. Czy brała Pani udział w Marszu Papieskim w miniony weekend? Nie, nie brałam udziału. Stanowisko Lewicy w tej sprawie jest jasne. Głosowaliśmy przeciw, dlatego że mówimy od początku, że w polskim parlamencie nie powinniśmy dyskutować o świętości papieża. To znaczy mówimy otwarcie, że jesteśmy za świeckim państwem, ale mówimy też otwarcie, że stajemy po stronie osób pokrzywdzonych, po stronie ofiar kościelnej pedofilii. Dziś po marszach papieskich, po tej akcji z kremówkami... Ale jak pani ocenia te marsze? Czy one były liczne, czy spodziewała się pani większej? Ja nie chciałabym, pani redaktor, tutaj przywoływać żadnych porównań. To znaczy oczywiście najbardziej oczywiste porównanie tego marszu w Warszawie, marszu papieskiego i protestu w obronie praw kobiet po wyroku Trybunału Konstytucyjnego pokazują, że 100 tysięcy kobiet, mężczyzn wspierających całych rodzin, to te 100 tysięcy, które maszerowało przecież przez kilka dni ulicami Warszawy, protestując przeciwko zaostrzeniu surowego prawa aborcyjnego, poruszyło tłumy. Tak? Tutaj ta liczebność była oczywiście znacznie mniejsza. To znaczy, ja myślę, że Prawo i Sprawiedliwość zapisało dzisiaj wszystkich katolików do Prawa i Sprawiedliwości. Zapisało ich po prostu do swojej partii i w sposób cyniczny. No ale dlaczego nie wykorzystuje te marsze? Dlaczego właśnie ludzie nie poszli tak licznie na te marsze? Czy ludzie rozumieją, że tu chodziło o zapisanie Jana Pawła II do PiS-u, czy były inne powody tego? Tak, no myślę, że dzisiaj są w Polsce także katolicy, którzy nie chcą być zapisywani przez Prawo i Sprawiedliwość do Prawa i Sprawiedliwości, chcą być katolikami. Przecież wśród posłów, posłanek, parlamentarzystów Lewicy także są osoby wierzące, są osoby praktykujące i mamy pełną świadomość, że dzisiaj Polacy nie chcą być zapisani do Prawa i Sprawiedliwości na podstawie tego, w co wierzą przede wszystkim. Ale warto dzisiaj wracać do tego, co jest najważniejsze w tej sprawie. Ochrona ofiar kościelnej pedofilii. Nie tylko kościelnej pedofilii oczywiście, ale ten temat najbardziej przy tej dyskusji wybrzmiewa. Pani poseł, a jak pani jako osoba, która przyznała się w wywiadzie dla Onetu, że w dzieciństwie jako młoda tenisistka była pani ofiarą molestowania seksualnego, tego miał się trener dopuścić. Jak pani odbiera tą całą debatę na temat Jana Pawła II? Czy w tej debacie w ogóle są uwzględniane ofiary pedofilii? No nie, no nie ma. To jest właśnie ten głos, pani redaktor, którego dzisiaj chyba najbardziej brakuje. To jest głos ofiar, osób pokrzywdzonych, które od wielu lat domagają się sprawiedliwości. I to jest taka sprawiedliwość, na którą zasługują. Zasługują także na zadośćuczynienie. Zasługują na słowo przepraszam. I to jest to słowo, które dzisiaj ze strony Kościoła katolickiego przede wszystkim powinno paść. Bo oczywiście ta dyskusja, ta debata skupiła się wokół Jana Pawła II i Prawo i Sprawiedliwość bardzo chciało, żeby to była dyskusja o świętości. My możemy dzisiaj powiedzieć otwarcie, być może Jan Paweł II robił rzeczy wielkie, rzeczy ważne politycznie, natomiast nie ulega dyskusji, że był jednym z tych hierarchów kościelnych, którzy mogli wiedzieć, mogli ukrywać, mogli tuszować kościelną pedofilię, bo wiemy, znamy nazwiska wielu biskupów, część z nich stanęła na czele marszów, tak jak chociażby arcybiskup Dzięga w Szczecinie, który był na czele Marszu Papieskiego, który wiedział o sprawie księdza Dymera, wiedział i ukrywał. Osobiście są osoby, są ofiary, są osoby pokrzywdzone, które mówiły o tym, że informowały arcybiskupów w Szczecinie, w województwie zachodniopomorskim o tym, że były pokrzywdzone. My wiemy, że są dowody na to, bo ten wyrok w Watykanie zapadł, że kiedy zapada wyrok, to ten wyrok jest skrzętnie ukrywany jeszcze przez lata właśnie w archiwach, gdzieś w tych szufladach, w archidiecezjach po to, żeby opinia publiczna nie poznała nazwisk także tych biskupów, którzy ukrywali. My dzisiaj w Polsce nie mamy systemu, który chroniłby ofiary, osoby pokrzywdzone i ten przykład debaty i ściągania tej debaty na to pole polityczne, na to pole, na którym Prawo i Sprawiedliwość oczywiście czuje się najlepiej, pokazuje, że ten głos ofiar nigdy nie będzie mógł dobrze wybrzmieć. My
powinniśmy dzisiaj rozpocząć debatę o tym, żeby wprowadzić w życie ustawę posłanki Joanny Scheuring-Wielgus, którą złożyła w imieniu Lewicy, o tym, żeby te czyny pedofilskie się nie przedawniały, bo wiemy, że bardzo często te ofiary mówią o tym, co je spotkało, o swojej krzywdzie dopiero po wielu latach. Ja no takich właśnie przykładów mam coraz więcej. W reportażu TVN24 Marcina Gutowskiego byli już bohaterami starsi ludzie, którzy byli molestowani kilkadziesiąt lat temu i oni po raz pierwszy przed kamerą o tym mówili. Co więcej, mówili, że nikt z kościoła przez te wszystkie lata się do nich nie zgłosił. Tak, i my dzisiaj potrzebujemy dać im takie poczucie, że oni zasługują nie tylko na sprawiedliwość, ale zasługują na to, żeby ten ich głos był dzisiaj bardzo często, tak jak pani redaktor mówi, po bardzo wielu latach wysłuchany. Ja po tym, kiedy opowiedziałam swoją historię, także spotkałam się właśnie z takimi sytuacjami, w których ktoś po 30 latach, po 40 latach dopiero po raz pierwszy odważył się opowiedzieć mi tą historię. Pisząc do mnie, kontaktując się ze mną, te historie cały czas się mi przytrafiają. Jedna dosłownie kilka dni temu. Jest bardzo duży odzew, tak. I te osoby mówią otwarcie. One nigdy nie mówiły, bo nie miały takiego poczucia, żeby istniał jakiś system, który by je chronił, który pomógłby im w tym, żeby one mogły dochodzić po prostu sprawiedliwości. No ale czy to nie jest trochę tak, że Kościół, nie godząc się na otwarcie archiwów kościelnych, zbadanie tych wszystkich spraw, wyświetlenie tego wszystkiego, po prostu oczyszczenie się z tych afer pedofilskich, że trochę zniechęca do siebie wiernych? Tak, no trzeba dzisiaj powiedzieć do Kościoła katolickiego, prawda was wyzwoli, otwórzcie archiwa. Jeżeli poznamy te archiwa, poznamy te dokumenty, to wtedy dopiero będziemy mogli powiedzieć, tak, kto zachował się uczciwie i kto zachował się tak, jak należało się wiele lat temu zachować, kto reagował tak naprawdę, a kto milczał, kto ukrywał, kto tuszował, kto przenosił księży, kto podejmował te decyzje o tym, że przez wiele lat o pedofilii w polskim kościele po prostu się nie mówiło. To na pewno jest wierzchołek góry lodowej. To pokazuje przykład innych państw, Irlandii, Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, że tam, kiedy faktycznie doszło do sytuacji, w której Kościół musiał te archiwa otworzyć i poznaliśmy tą prawdę, to ta skala była olbrzymia i tak naprawdę zaskoczyła, myślę, że nawet opinię publiczną. Więc myślę, że ta sytuacja dzisiaj jest bardzo podobna w polskim Kościele katolickim. Są jakieś bardzo pojedyncze głosy z tego środowiska Kościoła katolickiego, które mówią o tym, że Kościół powinien dzisiaj po prostu stanąć w prawdzie. Chcę panią zapytać, przechodząc jakby do innych tematów, bo była pani jedną z liderek strajków kobiet, o to program Konfederacji. Konfederacja w setce Mencena miała taki projekt karania kobiet za aborcję więzieniem do 10 lat. Co pani sądzi? Czy Konfederacja, gdyby weszła w koalicję z PiS-em po najbliższych wyborach, będzie chciała zrealizować takie antykobiece hasło? No wydaje się dzisiaj, że marzeniem pana prezesa Mencena jest właśnie wsadzanie do więzienia dosłownie kobiet, które zdecydowały się przerwać ciążę, ale także tych, które im pomagały. Niedawno zapadł wyrok w sprawie Justyny Wydrzyńskiej, kobiety, która pomogła innej kobiecie. I ten wyrok zapadł i wiemy, że to jest wyrok polityczny, chociaż tak naprawdę do aborcji nie doszło. Ale pan Mencen idzie dalej i mówi otwarcie, że wszystkie te kobiety, które zdecydują się przerwać ciążę, powinna spotkać kara 10 lat więzienia. Mówi o tym, że aborcja w przypadku nawet gwałtu nie powinna być dozwolona. Najprostszym i najlepszym rozwiązaniem jest dzisiaj wprowadzenie legalnej, bezpiecznej, darmowej aborcji i im więcej tych głosów popierających ten postulat wśród naszych partnerów na opozycji, tym lepiej. I tym no ale jednak dzisiaj jesteśmy na przeciwległym biegunie, bo nie tylko, że aborcja nie jest dozwolona w Polsce, ale są różne pomysły związane albo z całkowitym zakazem aborcji, żeby nawet te wyjątki, które w tej chwili są w prawie przewidziane, z tego prawa wyrzucić, albo żeby w ogóle kobiety więzieniem karać. Znaczy dzisiaj sytuacja rzeczywista jest taka, pani redaktor, że tej legalnej aborcji w Polsce po prostu nie ma. Tak naprawdę rządowe statystyki w zeszłym roku pokazały około 107 przypadków aborcji, w czasie kiedy jeszcze była ta przesłanka przed wyrokiem Trybunału, przesłanka o możliwości przerywania ciąży w przypadku wad embriopatologicznych. Mieliśmy w tych statystykach 1000 aborcji rocznie. Ale wiemy, że około 100-120 tysięcy kobiet rocznie po
prostu tą ciążę przerywa. One ją przerywają za pomocą aborcji farmakologicznej same w domu. Najczęściej do 12 tygodnia to jest 95% przypadków. No ale po wyroku Trybunału Konstytucyjnego kobiety słyszą dzisiaj najczęściej w gabinecie u swojego ginekologa takie pytanie, czy wiedzą, gdzie mają zadzwonić i czy mają pieniądze, żeby wyjechać za granicę i żeby tam mogły tą ciążę przerwać. Znaczy to, co przede wszystkim musimy zrobić po wygranych wyborach i wydaje się, że to jest taki główny cel, to odbudować poczucie bezpieczeństwa, bo kobiety dzisiaj nie chcą zachodzić ciąży. Pani poseł, a proszę mi wytłumaczyć, dlaczego prawica zawsze, jak dochodzi do władzy, to zajmuje się tą aborcją? Zawsze jest po prostu zaostrzenie, temat zaostrzenia aborcji. Tak. Prędzej czy później to jest jeden z głównych tematów dotyczących polityki wobec kobiet. Czy ja to widzę na dwóch poziomach. Na jednym poziomie wydaje mi się, że prawa reprodukcyjne i prawo do aborcji, ale prawa reprodukcyjne w takim szerszym zakresie, to jest papierek lakmusowy demokracji. I takie gnijące demokracje, takie rozmontowywane demokracje, przede wszystkim pierwsze ograniczenia, jakie wprowadzają, to są ograniczenia w zakresie praw kobiet. No ale wiemy, że w Polsce to prawo aborcyjne od 30 lat zwane kompromisem, martwym kompromisem, bo ta ustawa przecież nie działała po prostu. Ona dzisiaj nadal nie działa, bo dzisiaj mamy taką sytuację, w której mamy prawie całkowity zakaz aborcji, ale wciąż obowiązuje ustawa z 93 roku, zgodnie z którą państwo powinno być zobowiązane do tego, żeby zapewnić kobietom chociażby dostęp do środków antykoncepcyjnych. My wiemy, że Polska jest na końcu tej haniebnej listy, jeśli chodzi o dostęp do środków antykoncepcyjnych w Europie. Nie mamy dzisiaj refundowanych zabiegów in vitro, czyli tak naprawdę kobiety, które chcą przerwać ciążę, nie mają dostępu do przerywania ciąży, ale te, które chcą dzisiaj zakładać rodziny, nie decydują się na to ze względu na zakaz aborcji i brak poczucia bezpieczeństwa. To jest poczucie bezpieczeństwa także w innych obszarach. No przede wszystkim jeśli chodzi o warunki pracy, mieszkalnictwo, ale podstawą wydaje się jednak dzisiaj, kiedy pytamy kobiety dlaczego, zakaz aborcji. No właśnie, Donald Tusk proponuje babciowe, czyli dodatek 1500 zł dla kobiet, które zdecydują się po urlopie macierzyńskim na powrót do pracy, a wy mówicie nie babciowe, tylko żłobkowe. Co jest takiego złego w tym babciowym? Nie, pani redaktor, to nie jest kwestia tego, że to jest coś złego. Ja się bardzo cieszę, że my na opozycji przedstawiamy merytoryczne pomysły, bo naszą rolą na opozycji jest dzisiaj debatować, merytorycznie oczywiście, i cel jest jeden. Musimy wygrać z PiS-em, ale w czasie tej mobilizacji, w której mobilizujemy własnych wyborców, ale także tych niezdecydowanych, musimy przedstawiać swoje propozycje. Lewica mówi otwarcie. Musimy iść w systemowe rozwiązania. Proszę zwrócić uwagę, jak Prawo i Sprawiedliwość zbudowała sobie politykę społeczną, z której wydaje się, że przez całe lata jakoś niosło ją na sztandarach. Mówiło, że to jest rząd prorodzinny. Tak, Prawo i Sprawiedliwość wygrywa, bo daje pieniądze do kieszeni. Teraz Platforma chce zrobić to samo, a wy mówicie, naprawiajmy usługi publiczne. Znaczy, Mówimy... Nie obawia się pani, że to już właściwie nikogo nie porwie w Polsce? Że myślę, że nie. Że żeby wygrać wybory, trzeba dać Polakom pieniądze. Jak zapyta pani dzisiaj matkę, która dostaje do ręki 500+ na dziecko i ta matka idzie na jedną wizytę do stomatologa, to ona tam te 500+ zostawia podczas jednej wizyty, tak? Wiemy, że prywatyzacja usług publicznych to jest przede wszystkim prywatyzacja w ochronie zdrowia, ale także w edukacji, tak? Bo dzisiaj z jednej strony rodzice zabierają dzieci ze szkół publicznych, dlatego że na czele ministerstwa stoi minister Czarnek, który wyrządził takie szkody w polskiej edukacji, jakich nie wyrządził chyba żaden minister, który stał na czele tego resortu. Ale z drugiej strony wiemy, że bez prywatnych zajęć, bez korepetycji tak naprawdę dzieciakom trudno się dzisiaj w tej polskiej szkole odnaleźć, więc my chcemy iść w rozwiązania systemowe. 100 tysięcy gwarantowanych miejsc w żłobkach właśnie po to, żeby kobiety miały poczucie bezpieczeństwa. Żeby miały takie poczucie, że kiedy założą rodzinę, to będą miały gwarantowane miejsce w żłobku. Dlatego mówimy o żłobkowym i dlatego też mówimy o mieszkaniach. I to dobrze, żebyśmy przedstawiali różne propozycje, bo mam nadzieję, że po wygranych wyborach będziemy razem współrządzić i będziemy mogli wtedy usiąść do stołu i o tych propozycjach różnych rozmawiać. Platforma mówi o kredycie 0% na pierwsze mieszkanie. PiS o kredycie 2%, a wy mówicie, że 300 tysięcy mieszkań na wynajem powinno zostać wybudowanych w Polsce. Dlaczego PiS-owi nie udało się uwolnić gruntów pod budowę programu Mieszkanie Plus, pod realizację tego programu Mieszkanie? Ja myślę, że przede wszystkim Prawo i Sprawiedliwość mieszkalnictwa i budownictwa nigdy nie traktowało poważnie. Dlatego my mówimy, że takim pierwszym krokiem powinno być Ministerstwo Mieszkalnictwa. To znaczy, żeby nadać temu rangę sprawy poważnej. No jeżeli państwo jest w stanie wybudować autostrady, no to powinno być w stanie także wybudować tanie mieszkania.
tanie mieszkania na wynajem. Bo wracamy znowu do tych młodych par, do młodych rodzin, do osób, które chcą dzisiaj założyć rodzinę, które dzisiaj tak naprawdę widzą, jak wygląda sytuacja. To znaczy, my spotykamy się podczas trasy Lewicy, której jeździmy do mniejszych miejscowości, z młodymi ludźmi, którzy mówią otwarcie. Mamy jedno dziecko, kupiliśmy nasz pierwszy dom, kupiliśmy nasze pierwsze mieszkanie, zadłużyliśmy się na 30 lat i jeszcze wtedy, kiedy ten kredyt braliśmy 2 lata temu, on był na poziomie raty miesięcznej na przykład 2000 zł, 1700 zł, dzisiaj płacimy powyżej 5000, tak? Więc dzisiaj tak naprawdę musimy kierować nasze propozycje do tych, których na ten kredyt po prostu nie stać. Dobrze, że jest propozycja Platformy Obywatelskiej. Być może ona jest skierowana do tych, których stać dzisiaj na kredyt, ale musimy pamiętać, że są także tacy, których na ten kredyt dzisiaj nie stać. I dla nich przede wszystkim musimy wybudować tanie mieszkania na wynajem. Jesteśmy w Unii Europejskiej, panie redaktor, i w Europie. To się wydarzyło w Wiedniu, to się wydarzyło w Berlinie, to jest wszędzie możliwe. Myślę, że możliwe jest także w Polsce. Musimy zmierzać do końca. Chcę panią zapytać o wezwania Donalda Tuska do budowy wspólnej listy opozycji. Donald Tusk wzywa od pół roku albo nawet dłużej. Opozycja się nie może zjednoczyć. Czy będzie coś z tej wspólnej listy, czy nie? Panie Donaldzie, my jesteśmy gotowi na każdy scenariusz. Powtarzamy to od miesięcy. Jesteśmy gotowi na każdy scenariusz, w którym pokonamy Prawo i Sprawiedliwość, którym przede wszystkim wygramy te wybory. I to jest dzisiaj najważniejsze. I ja mam nadzieję, że nie będziemy się na opozycji kłócić, nie będziemy się podkopywać, tylko będziemy właśnie merytorycznie debatować o tym, jakiej Polski chcemy po PiS-ie, ale musimy dzisiaj zrobić wszystko, żeby zmobilizować także tych, którzy mówią, że do wyborów nie pójdą, albo którzy zastanawiają się. A dlaczego notowania opozycji spadają w ostatnim czasie? Pani redaktor, ja nie powiedziałabym, że spadają, bo ten wczorajszy sondaż pokazywał większość na poziomie 246 mandatów. No to jest już taka dobra większość, to jest dobry początek do spadają. Tego. Lewica w ostatnich wyborach miała 12,5%, dzisiaj no średnia tak. Sondażowa to jest 9%. Tak, ale my jesteśmy na tym poziomie 9-10%, myślę, że to jest ten nasz elektorat. Będziemy walczyć oczywiście o więcej w czasie kampanii wyborczej, bo myślę, że jesteśmy wciąż jeszcze na prekampanii. Będziemy starać się zmobilizować także tych, którzy być może są dzisiaj zniechęceni. Po 8 latach rządów Prawa i Sprawiedliwości ludzie są przede wszystkim zmęczeni. Trzeba im dać nadzieję. Trzeba im pozwolić uwierzyć, że te wybory wygramy, a my jako parlamentarzyści, jako opozycja demokratyczna musimy zrobić wszystko. Ja mówię tak trochę po sportowemu, że trzeba gryźć trawę, trzeba ciężko pracować w kampanii wyborczej, trzeba po prostu wygrać te wybory i odbić Polskę z rąk Prawa i Sprawiedliwości. Na razie mam wrażenie, że Prawo i Sprawiedliwość gryzie trawę, szczególnie jeśli chodzi o wyciąganie tych pieniędzy z budżetu państwa. To myślę, że to jest, pani redaktor, to znaczy Prawo i Sprawiedliwość ma poczucie, że ten statek tonie i wypuszczanie takich szalup, na których ktoś może się jeszcze uratować, te afery Villa Plus, NCBiR, tak? To są te szalupy ratunkowe, które mają uratować jakieś środowisko wokół Prawa i Sprawiedliwości na te chude lata, które na pewno nadejdą, kiedy te wybory wygramy. Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym gościem była dzisiaj posłanka Katarzyna Kotula, posłanka Lewicy. Ja się z państwem żegnam. Renata Grochal, do zobaczenia za tydzień.